A teraz wykonujemy misję teraz albo nigdy. Teraz wykonujemy misję teraz albo nigdy, czyli ratujemy tutaj czarowników, czarodziei, magików i tak dalej. Nowigrad słynął niegdyś z tolerancji i poszanowania prawa, dlatego tutaj właśnie ściągali czarodzieje z całego świata, prześladowani zarówno przez Radowida, jak i Emhyra. Niestety, odkąd rozpętała się wojna, wolne miasto zamiast bezpieczną przystanią stało się miejscem kaźni. Znana ci dobrze, drogi czytelniku, Triss Merigold postanowiła ewakuować pozostałych przy życiu czarodziejów jak najdalej z linii frontu, do Kowiru. Nie było to proste zadanie, dlatego czarodziejka poprosiła o pomoc Wiedźmina. Los prześladowanych nie był przecież Geraldowi obojętny, a już tym bardziej los samej Triss. Jeszcze raz to przeczytam, żebyście sobie przypomnieli, o co nam chodziło i co robiliśmy w poprzednich misjach. I teraz do Triss. Nie mam już pieniędzy. Ale macie co innego, panienko. Dawaj naszyjnik i wynoś się stąd. Łapy precz, bo poucinam. Geralt, nie musisz. Ale chcę. Bierz swoje rzeczy i idziemy. Idźcie stąd, ale już! Gdybym potrzebowała pomocy, poprosiłabym o nią. Ale my simpujemy, Królowo. Nie. Ale należał im się ten motorówek. Ja to... Oni naprawdę ryzykowali. Nieważne, ja naprawdę już nie myślę, mózg mi nie myśli. Jaka motorówka? Tylko jedno w głowie. Martwienie się o ciebie ryzykowali, ale za sowitą zapłatą? Opłatą? No, w sumie tak. Ryzykowali, to fakt, ale za sowitą opłatą. Tak. Ale mogli wziąć pieniądze i sprzedać mnie łowcom, a tego nie zrobili. A to racja. Jak na nowigradzkie standardy i tak są nadzwyczaj przyzwoici. Błagam, nie, no w sumie. Nie tłumacz. To być początek ciekawej dyskusji o moralności. No. Nie mam na nią teraz czasu. Widzisz, co się dzieje. Wydaje mi się, że naturalnie ludzie powinni po prostu, jak biorą za coś zapłatę, to nie robić takich rzeczy już, nie? Wydaje mi się, że to właśnie idealny moment na dyskusję o moralności. Zacznijmy od wyznaczania granic altruizmu. O co ja jej powiedziałem? Nadszedł moment, żebyś zapomniała o konfratrach. Ratuj siebie. A ty potrafiłbyś zostawić Wesemira, Eskela, Lamberta? Zrobiłbyś to, żeby ratować własną skórę? Ja bym nawet matkę zostawił. Rozumiem, że się o mnie martwisz, ale nie mogę ich tak po prostu zostawić. Ja wiem, co czeka ludzi, którzy wpadną w ręce łowców. A co dopiero Eskela i tych innych, co mnie od chuju wyzywają? Jak mogę ci pomóc? A nie, to my ich wyzywam od chuju. Sama już nie wiem, co robić. Bez słynnej frasy. No to nieważne. Przeprowadzić czarodziejów do portu i załadować na statek. Ale Bertolt i Anis nie dotarli jeszcze do punktu zbiórki. O! Wybacz, Triss, nie mogę pomóc? Nie no. Możecie mieć problem z przejściem do portu? Będą problemy z przejściem do portu. Straż wyszła na ulicę. Dlatego nie pójdziemy ulicami. W razie kłopotów mieliśmy się wszyscy spotkać w Zimorodku. Tam w piwnicy jest przejście do kanałów. Ponoć prowadzą do samej przystani. Znam nowigradzkie kanały. Na łowców tam nie wpadniecie, ale to nie znaczy, że będzie bezpiecznie. No i nie będzie, na pewno. Dlatego zwracam się do ciebie. Chcę, żebyś znalazł przejście do doków. Przetarł szlak dla reszty. I to szybko, bo łowcy lada chwila zwęszą nasz plan. No dobra, no. Bertolt i Anis. Pomożemy, no, przyjaciółce. On jest alchemikiem, miał praktykę w Złotym Mieście. Ona studiowała na Aretuzie. Boję się, że ludzie, u których się ukrywali, donieśli straży. Widzisz? Moi gospodarze wcale nie byli tacy źli. Teraz już rozumiesz mój dylemat? Pomóc wpierw dwójce ludzi i ryzykować ewakuację reszty. Czy iść prosto do Zimorodka i porzucić ich na pewną śmierć? Co mam zrobić, Geralt? Powinniśmy pomóc? Nie ryzykuj wszystkiego dla dwójki ludzi? Kurwa, no tak szczerze mówiąc, ja normalnie to nie ryzykuję wszystkiego dla dwójki ludzi i wiecie, i lecimy, no nie ma co, nie? Wszystkich uratować się nie da, aczkolwiek skoro to Wiedźmin jest, to my jesteśmy koksami. Na pewno to jest genialny wybór, który podejmę, na pewno. Powinniśmy pomóc Anisowi. 100%. Spisać ich tak po prostu na straty. Ja i złe wybory? Dobrze, ale musimy ruszać natychmiast. Nie ma takiej możliwości. Prowadź. Pewnie spotkamy ich martwych, straż ich złapie, wszystkich tych ludzi na końcu. Triss Merigold, kurczę, powiesi się na szubienicy, znając, kurwa, moje wybory.
tej gierce, to wszystko naprawdę może się zdarzyć. O kurde! Te mu z pięści? Mija? Nie, no nie. Toporeczek i lecimy. A kim są strażnicy świątyni? Bo wiemy, kim są łowcy czarownic. Ale strażnicy świątyni? W sumie nie mam zielonego pojęcia, jak mam być szczery. A ty kurwa, co tam robisz, ty wariacie? O, tu jest łowca czarownic, ale strażnik świątyny? Chyba, że strażnik świątyny to jest... Wracaj. Niedaleko na okrawkach. A teraz cii, Geralt. Nie możemy zwracać na siebie uwagi. Chyba, że strażnik... A co z tą krwią, którą jestem upierdolony po zabiciu trzech tych ziomów? Chyba, że strażnik świątyny to jest... też łowca czarownic, tylko gościu, który bardziej pilnuje jakby świątyni. Ich jakichś świątyń. Maskonury zapraszają koncerty i pokazy, organizacje przedstawień, przyjęcia dla dzieci i wiele, wiele innych. Zniżki dla stałych klientów. Wydaje mi się, że ten, myślałem, że przynajmniej ten po prawo u góry to jestem ja. Tutaj mogę wejść, co tu się dzieje? O kurde, komediantka! No, a ty, no teraz to może nie. Albo w sumie jak już jestem, to pogadam z nimi. Szukasz kogoś. Chyba, że nie mogę. Nie. Aktualnie nie mam takiej możliwości, aczkolwiek na 90% przyjdziemy tu jeszcze. Ale zapierdolę im wszystko, co mają w skrzyni. Może jakaj Tris. Spokojnie. Na pewno wszystko się uda i będzie dobrze. Tylko daj mi chwilkę, żebym kamienie glifowe pozbierał. No, Pitos jest też ważny. Więc jak jest, ciężkie czasy nastały, wariacie. Kurczę, nie dam rady tego podnieść, wyjątkowo mnie to denerwuje. No dobra, dobra. Psuję trochę klimat, lecimy dalej. Patrol. Nie mogą nas zauważyć. Dobra, to co mam robić? To co mam robić? Ja właściwie... Kurwa, idę i roz... Albo dobra. Bo się misję, kurczę, zepsuje i tamci moi zginą. No? Znaczy tamci moi, w sensie ten... Betolda, ta Betolda i Anis? Ten Betolda? Nie wiem, czy to samiec? Samiec i samica chyba. Samiec i samica w ogóle. Tony, tak jak mówiłem, chęt do żony czarodziej i jego dzika. Coś tam się dzieje. Się magią. Dobra robota. Dobra ci. Szmaragdowy pył. My nic nie zrobiliśmy. Tak, tak, czekaj. Jasne, każdy tak mówi. A moja nagroda? Nagroda? A tak. Do kwatery głównej się zgłoście, my nagród nie wypłacamy. Dobra, idę, idę. Witam. I nie wypłacicie. Bo to rozpierdolę, witam serdecznie. Wszystko. W porządku? Możecie iść? Tak. Nigdzie się stąd nie ruszam. Nie jestem głupi. Bertolt. Widziałaś, co się dzieje na ulicach? Złapią ale masz choker. Dojdziemy do portu. Złapią i zabiją. To jest jakiś wyższy level chokera. Idziemy teraz? Jeśli zostaniecie w Nowigracie, zginiecie. Nie mogę zagwarantować, że jeśli pójdziecie z nami, wszystko będzie dobrze. Ale jeśli tu zostaniecie, zginiecie na pewno. On ma rację. Nigdzie się stąd nie ruszam. Nie jestem głupi. Kochanie, błagam cię. Zamknij się! Mówiłem ci, bo możemy stąd wyjechać, ale nie, nie pasowało ci. No to masz. Masz, co chciałaś. Ma inny model piersi niż Atris Merigold. A takie rzeczy to zauważam. Teraz. Idziemy. Patrzcie, no. Dziękuję. Niesamowite. Musimy dołączyć do reszty, jak najszybciej. Nie wiem, kiedy wprowadzili tę zmianę, ale... Dobrze, że wprowadzili. Dzięki temu jest oczywiście bardziej różnorodny. Twarze, co prawda, się czasem powtórzą jednak w gierce, no ale jest to logiczne, że na taką ilość postaci, no to jeżeli każda by miała jakąś inną twarz, to bym na pewno, nie wiem, jakby to zrobili. Chociaż przy dzisiejszej technologii akurat pewnie jest to możliwe, ze względu, żeby sobie to generowali jakby losowo, nie? To nie byłyby, no po prostu wzięliby jakiś generator twarzy i to wygenerowali, nie? Jest to dzisiaj możliwe i to z palcem w pupie. Tam jest jeszcze dwoje! Brać ich! Sprawdzałaś te kanały pod zimorodkiem? Nie. Nie sądziłam, że będziemy musieli korzystać z tego przejścia.
pomyśleć, że jeszcze rok temu strażnicy kłaniali się. A tutaj się co jest? Na ulicy. Teraz musimy stąd o, uciekać. O, poświadczenie. Przeczytaj poświadczenie. Zaświadczam, że posiadacze niniejszego dokumentu jest uprawniony do walk na ringu pod imieniem Zdenek? Ty mogłabyś zostać. Poradzisz sobie. Będziemy walczyć jako Zdenek? Okej. Okay. To jest niesamowite, że taką znajdźkę znaleźliśmy i całkiem możliwe, że później jak będziemy walczyć, to ta znajdźka się kurde przyda i będziemy walczyć jako Zdenek i dostaniemy więcej siana. Albo coś takiego, nie? I będzie do tego nawiązanie. Kurwa, jak ta gra jest rozwinięta, to to jest niesamowite, nie? To nie powinna gra nigdy być tak rozwinięta, jak ta gra jest rozwinięta. No tyle, taka jest masa szczegółów. Jeżeli później gdzieś zajdziemy, to coś się dzieje, nie? To jest powalone. A to co jest? O kurde, ty, szpiegowska notatka. Negocjacje z kampanią handlową trwają, czyli prawie wszystkie warunki cesarza. Jestem dobrej myśli. W kuluarach mówi się, że Radowid odkrył, jak położyć łapę na Nowigradzie. Klucz do miasta to wieczny ogień. Kto ma hierarchę, ten ma miasto. Plan w przygotowaniu. Następna wiadomość w skrytce za kuternogą. Pełna konspiracja nazywa się misja. Jest ona na level 8. No ale nie będziemy teraz wykonywać, no w trakcie oczywiście naszej misji z Triss Merigold. Spróbujemy ją dokończyć, natomiast jeżeli odcinek będzie trwał powyżej tam godziny 20 minut, no to zakończymy sobie. Natomiast do godziny 20 minut byśmy dograli. Nie chciałem was dzisiaj zostawić z 50-minutowym odcinkiem. Dlatego zrobiliśmy tego. Dlatego po tym jak zakończyliśmy zlecenie, to jeszcze włączyłem nagrywanie. Znaczy jest, no tak, tak, no włączyłem nagrywanie, bo ja w sumie przerwałem. Jeszcze się nie wyciszyłem, nie, znaczy wyciszyłem się, a nie odciszyłem się niestety. I co teraz? Ty karczmarze mi zabili. Niedobrze, dobrze, że w nim przynajmniej karty pograłem wcześniej. Za długo zwlekaliśmy. Nie zwlekaliśmy, poszliśmy ratować dwoje ludzi. Tak, kosztem jego. Wiedział, w co się pisze. Przynajmniej przyszliśmy, zanim znaleźli czarodziejów. No. I tak dobrze, że przyszliśmy zanim. Dwa za jeden, jest dobrze. O kurczę, zalagowany jestem. Znowu. Prosta piła, to się nauczyłem w CS-ie i w League of Legends. Jak dwa za jeden, to jest git. Ale nie czas na żałobę. Idź za mną. Kurz już wygrałem od niego. A mogę od niego skubnąć karty? Nie mogę. To już by było max bezczelstwo, to prawda. Bezczelne by to było. Bezczelstwo, chyba takie słowo nie istnieje. Poczekaj, zaraz idę. Pozbieram sobie tylko wszystkie tutaj rzeczy. A jak teraz kaszma będzie kurczę funkcjonować? O, to jest moje pytanie. I czy będzie funkcjonować? O kurde. A czemu żaden z was mu nie pomógł? Powinniście. W końcu was tamtego. W końcu was krył chyba, nie? Triss, co się działo na górze? Wszystko w porządku? Oj, ten ziomuś. Nie, nic nie jest w porządku. Nie byłoby go tu, gdybyśmy nie wykonali misję z figurką. Geralt, poczekaj chwilę. Muszę się zorientować, komu udało się dotrzeć. Dobra. Po co te łzy? Niech szanowna pani się nie martwi. To piękności szkodzi. Ty się chyba musiałeś dużo martwić. Urodziłem się. Leżą cię w krokowiru? Nie, ale pomagam wyprawić tam resztę. Znasz mnie. Mam takie wrażliwe serce. Znam cię, nie masz serca? Tak, znam cię. Nie masz wrażliwe. Ale jest cicho dialog strasznie, nie wiem czemu. Nie masz serca. No proszę. Wiedziałem, że masz takie rozeznanie w mojej anatomii. A tak na poważnie. Dobrze jest mieć w Kobirze przyjaciół. Zwłaszcza na dworze króla Tancreda. Triss będzie. Pogadamy później. Długo czekaliśmy z ucieczką. Aż upewnimy się, że w Kobirze nas przyjmą. Aż zdobędziemy pieniądze na opłacenie statków. Aż znajdziemy kapitana, któremu będzie można zaufać. Czekaliśmy za długo. Już nie ma czasu na wahanie się. Jeszcze dziś musimy opuścić Nowigrad. To szaleństwo! Łowcy stoją na każdym rogu. Więc pójdziemy do portu kanałami.
Tylko najpierw Geralt wytyczy bezpieczną ścieżkę. I tak nas dorwą. Zobaczycie, dorwą i zabiją. Może. Jocie Krynsa, pierwszy raz w życiu widzę taki wielki Giga Choker. Jeszcze większy niż poprzedni. Jakby co, stanę w waszej obronie. Na moją pomoc też możecie liczyć. Tak, pomoc redańskiego szpiega, załóżnika Radowida. To było tam o tym. Ty wychowałeś tego szaleńca. Ty go nauczyłeś mordować, ty... To nie czas na rozliczanie przeszłości. Koniec dyskusji. Wchodzę do kanałów. Wchodzę do kanałów. Jak dostaniecie sygnał, że trasa jest bezpieczna, idźcie po moich śladach i pod żadnym pozorem nie zbaczajcie. Ja pójdę z Geraltem. A ty, Dijkstra, zajdź do portu i sprawdź, czy wszystko w porządku ze statkiem. Już ja o to zadbam. Spotkamy się na miejscu. Mam nadzieję. Kurde, no Dijkstra ma tyle ludzi, a nie może nam pomóc jakimś wsparciem. Chcesz iść ze mną? Nie obraż się. Żołnierzowym? Obrażę się, więc nic już nie mów i prowadź. Kurde, no wygląda na to, że tutaj misja jest delikatnie dłuższa. Chociaż może to tylko kanały teraz? Może tylko pójdziemy kanałami, już się... No kurwa, długie te kanały, ty, do portu. Już to pół miasta jest. Nie wiem, czy kończyć odcinek teraz. Dobra, najwyżej wam przecież mogę wgrać w następny ten. I tak montuję ten odcinek, więc najwyżej następny też zmontuję. Albo podzielę go na dwa. Coś takiego może ogarniemy. Zobaczymy. Jeżeli będzie bardzo długi, bardzo, bardzo długi, to podzielimy po prostu ten odcinek na dwa i się wrzuci. Nie ma co teraz przerywać, jak już jest. Bo coś czuję, że. Jak już jest godzina i 7 minut, bo coś czuję, że zaraz się zakończy tutaj ta misja. I w godzinę i 20 minut się uwiniemy. Dobra. Jest tu za dużo rzeczy, kurwa, do zbierania. Jest tu jakiś giga złom. Zbieram jakieś, kurwa, butelki. Jak chłopy, jak meny, żeby sprzedać. Po 50 groszy. Podobno w ogóle taka ustawa ma wejść, co tego. To wszystko będzie droższe, ale będziesz mógł sprzedać butelki. Nie wiem, dlaczego oni wszystko całe życie komplikują. Aczkolwiek jest to ustawa ciekawa. Bo może spowodować to, że ludzie będą mniej po prostu śmiecić, nie? Albo będą tak zwani zbieracze, nie? I oni sobie będą zbierać, no i oddawać te butelki, tak sobie będą jakieś tam pieniążkę robić. Kurczę, akurat jeżeli tam fanem utrudniania i komplikowania życia nie jestem, no to tutaj, kurczę, wydaje mi się, że... Nie ma o czym mówić, naprawdę. To całkiem fajna ustawa. Jest. Nawet nie wiesz, jakie to ważne. Mieć w tym pieprzonym mieście kogoś, na kim mogę polegać. Bo to w ogóle w życiu jest ważne. Nie broń stalowa, tylko Gerward miecza wyciągaj swojego nowego, świetnego, czadziorskiego. To dostaliśmy. Bo to jest chyba ten miecz, nie? Czy dostaliśmy, znaleźliśmy? Chyba Ubiesa znaleźliśmy, nie? Tak, no. Genialny jest, absolutnie genialny. Ten mieczyk. Serce potwora. Skóra, tu jeszcze było coś do podniesienia? Nie ma nic, idziemy dalej. No wydaje mi się, że te kanały są, kurczę, długie i duże. Wydaje się, że kanały są długie i duże. Zupełnie jak mój... Rozum. Rozległy i giga duży. Dobra, kurde, z tymi olejami, co dałem 50%, chyba dałem te oleje, że ja zadaję 50%, 25%, okej. Okay. Wiedziałem, że 50%. No ale to i tak dużo, nie? To jest takie, kurczę, jak dla dzieciaczków, nie? To jest misja dla dzieciaczków z tymi olejami, którym dałem mi taki damage, to jest... Praktycznie mógłbym, kurczę, puścić całą klawiaturę i tylko klikać sobie lewy przycisk myszy i było zajebiście. A nie zrobiłem jednej ważnej rzeczy. Dobra, nie wiem, na czym skończyliśmy, musiałem coś załatwić. Ale na pewno wiem, na czym, co będziemy teraz robić. Nic bardzo ciekawszego, bo nadal... O kurde, będziemy lutować, ale tutaj... Jest jakaś biblioteka. Może będzie tu coś ciekawego, jakaś ciekawa ciekawostka dla widza. Na pewno jest dużo książek. Książki są fajne, bo są w miarę drogie. I można je sprzedać, można je przeczytać, później można też je sprzedać po tym, jak się przeczyta. I nic nie ważą w ekwipunku, także książki są naprawdę przyjemne.
A niektóre są naprawdę sporo warte. Nie może jakoś turbo dużo, ale 20 golda do 20 golda. No i to się kurczę jakoś tutaj łączy w całkiem pokaźną sumkę. Dobra, pozbierajmy wszystko co możemy. Te wszystkie książki, które tutaj leżą na ziemi. Jeszcze tutaj możemy coś, jakąś interakcję odbyć. Wszystko? Kurwa, jeszcze tu jest książka, no nie mogę. Jestem takim chomikiem, że ja jak mam coś, jedną rzecz odpuścić i pominąć, to mnie rozniesie, nie? Jak sobie pomyślę, że mogłem pominąć jedną książkę, to kurwa nie mogę spać, nie? Znalazłem wyjście. O ta, znalazłem? Patrz, wiersze Gonzala de Verseo, kroniki Jakuba z Varazze, niesamowite, same białe kruki. O kurde. Wrócimy po nie potem. Odpływam gdzieś z Gradu, pamiętasz? A tak, tak. Pamiętam, ale ciężko mi to przyjąć do wiadomości. A jak my gadamy przez ściany? Musimy się śpieszyć. Dobra, ona jest czarodziejką, załóżmy, że wymagikowała rozmowę naszą. Tak, zaraz przyjdę, aczkolwiek najpierw chciałbym pozwiedzać trochę jeszcze tutaj drugą odnogę kanałów, gdyż mogę nie mieć takiej okazji, no nie ma nic tu ciekawego jednak, kurczę. Myślałem, że są może potencjalnie dwie odnogi, którymi moglibyśmy pójść. No ale nie ma. Tris, no to idziemy. Tu można coś zbadać? Tam był jakiś ten znaczek lupy, ale nie za bardzo widziałem jakąś interakcję, którą możemy odbyć. Dobra, czy bagienniki są lepsze od tych utopców? Czy to jakby osobna rasa jest jakaś? Czy potwór? No można chyba powiedzieć, rasa potworów, nie? Wyglądają na jakieś bardziej dojebane. Mam jakieś takie skrzela, kurczę, z tyłu. No wyglądają na mocniejsze, bardziej mocarne. Tu widzicie, jest lupa, ale to chyba chodzi o to, że mogłem przed tym, jak wyjebałem wielką dziurę w ścianie, to mogłem tam odbyć jakąś rozmowę sam ze sobą. W sensie Geralt mógł odbyć rozmowę sam ze sobą. Czysto? Wszystko? W sensie już na miejscu? Gdzie my w ogóle jesteśmy? O kurde, przecież to jeszcze mega gigard jest długa droga, nie? Dobra, na bank wam podzielę w tym momencie ten odcinek na dwa. Zatrzymaj się. Słyszysz? Co to? Co to? A co to? Że tak mówisz, że co to? No? Jakiś ten? Nietoperze? Kiedyś jak mieszkałem na wsi, to zawsze był taki nietoperz, który sobie latał. Dzień w dzień. Ale są w sumie nietoperze. One chyba się żywią mięsem? Dobrze. A szczury! A to szczury też lubię w sumie. O kurwa, ty, ja im nic nie robię z tego ty zabij! Jesteśmy pod rynkiem. Tuż koło siedziby Tasaka. To pewnie nie jest przypadkowe. Bies mnie nie zabił, rozumiesz? Nawet nie bies. Czart, który zabił biesa, mnie nie zabił. Zabiły mnie kurwa szczury. Naprawdę? Naprawdę? Na pewno moją mamę by zabiły, bo... bo by zeszła na zawał, jakby ten szczurów zobaczyła. Trzeba jej dać pograć tego, jest taka gra, która nie wiem jak się nazywa, plak coś tam, nie? I możesz zaatakować postaci, ja bym chciał szczury zaatakować. Ale nie wiem, ty no... One mnie rozjebią, nie? Rozjebią mnie te szczury, nie? Jesteśmy pod rynkiem. Szkoło siedziby Tasaka. To pewnie nie jest przypadkowa zwierzę. Co ja mam zrobić, kurwa? Jak ja mam je zabić? Ty... Przecież ja im nic nie robię, ty. O co chodzi w ogóle? Bomba jakaś, kurwa? Znajdź drogę... No nie! No stop! Stop! Znajdź przejście na drugą stronę żarowiska szczurów. Dobra, znajduję, ty! Stop! Stop! Powiedziałem, kurwa. Zobacz, ile to jest cennych przedmiotów, no nie odpuszczę. Trzeba wymyślić jakiś dobry, kurczę, plan. Stop. Ewakuacja. Co on robi? Bruce Lee jakiś. Stop. Jeden szczur, to sobie poradzimy. Jest git. Chyba. Ty, nie, dobra. Dobra, to jest kurwa, to są szczury, chłopie, nie do pokolania, nie? Chłopie, ja gromu używam jaskółki, nie? Na szczura. Pizgam w niego wyśmienitą, kurwa, gwiazdą, nie? Coś tam. A, bo ja nie z tego miecza biję, no. Że to siekierką trzeba. O kurwa, to się wyjebałem. Dobra. No, one shot? Nie odpuszczę, dopóki kurwa eksterminator tutaj wchodzi do gry. Nie, no teraz to się wkurwiłem.
Że szczury mnie dwa razy zabiły, to pozon. Nie wiem, czy jak mnie zabiją, to mi się giera wczytuje 30 minut, a ja mam kurwa ADHD. Chłopie, to jest wieczność dla mnie. Nie! No i po kartaczu, czy tam wyśmienitej tej, nie wiem jak to się nazywa, to nie jest kartacz. Kartacz to takie najpopularniejsze, przynajmniej chyba z nazwy, przynajmniej mi w głowie. Dobra, nie wiem, dobra, nieważne. Co ja powiedziałem? No, grajmy po prostu, grajmy. Tak, czekajcie, bo tu na szczury naprawdę się trzeba przygotować, nie? Robimy coś takiego, odwrót z południcy, tak? Mogę zasłużyć? Ciach. Okej, jest dobrze. Grom, chciałbym użyć groma, mogę? Ciach. Pięknie, jaskółeczkę mogę użyć? Nie mogę, bez ten zatruta. Czemu nie mogę przejść przez ten aktualny poziom zatrucia? Efekty zatrucia leczą, zamiast zadawać obrażenia. No co nie, ta wyśmienita wilga chyba jednak do pizdy jest. Nie rozumiem, na czym polega w takim bądź razie ten eliksir. Nie wiem, rzucę... Pach. O, tak rzucę. I podpalę sobie Tris Merigold, ta kurwa, co nie, jak tak. Niech płoną. Ja cię kręcę, czy... Dobrze, że ty taka wytrzymała jesteś. Jeszcze im pizgam, wszystko im walę, nie? Chłopie, cały... A ja im w ogóle zadaję damage? Powiedz, że ja im zadaję damage, bo jak im nie zadaję damage... Nie dziwię się, że tyle tu było szczurów. No nic w tej grze nie zabiło mnie 3 razy oprócz szczurów, nie? No a coś czuję, że to nie jest... Nie tak mamy wykonać misję, tak mi się wydaje. Znajdź przejście na drugą stronę, ta. Ale patrzcie, ile to jest rzeczy do podniesienia. No przecież ja tego nie odpuszczę, nie? Nie ma kurwa, ja tam skaszę, nie? Na główkę. Nawet jakoś się wyjebać, nie? No nie odpuszczę takiej ilości rzeczy, no. A jak ja tu skoczę, to co się stanie? To się gówno, nic nie dam rady tam wejść. W sensie tam skoczyć. Tutaj, na tą półeczkę na dole. Pewnie nie da i się zabije. Poka? Dobra, kurczę. Raz kozie śmierci, coś, Gerward, a ty umiesz iść? O, umiesz iść. No, spróbujmy, nie? No, za... Nie dziwię się, że tyle tu było szczurów. Kto by się spodziewał, że ostatecznie najmocniejszym bossem okazał się szczury, nie? No na pewno kurwa nie ja. Niesamowite to jest. Wiecie dlaczego tak się dzieje? Bo te szczury mają skalowanie leveli i one są na 16 poziomie. One mnie kurwa osotują. Dobra. Proponuję kurwa biec przed siebie, nie? Bo wydaje mi się, że no trzeba biec po prostu. Ewentualnie zabić jednego, dwa. Nie, no one mnie rozjebią, rozumiesz? To jest kurwa niesamowite, ale ja się wyjebię, nie? Ja umrę, ja nie mogę z nim walczyć, no. Ja biegnę przed siebie, nie? Bo to jest niemożliwe, kurwa. Szczury mnie rozjebią, rozumiesz to? Pierdolone szczury. To jest niesamowite. Nie, no, to jest nie... To... Gra nie chciała, żebym biegł, nie? Żebym uciekał. Przecież widzę tam jakieś ciało. Ten gościu jest na bank do przeszukania i tak dalej. Gra chce, żebym rozjebał te szczury, ale to jest niemożliwe, kurwa. Są na 16 poziomie. Dobra, zresztą co ja gadam, trzeba wierzyć w siebie, to jest najważniejsze. Tak mówili coachowie zawsze, jak oglądają filmy. Mówię tak, trzeba w siebie wierzyć. Kurwa, to zaczynam wierzyć. I kartacza wale nie tam, gdzie trzeba być. Niestety, źle przycelowałem. I w szczura. Ciach, kurwa. Dobrze jest git. Tego, czarcia coś tam. I ciach! I tu mnie jakiś kurwa podgryza. Skurwibon. 43 FPS. Nie no, z jednym szczurem sobie nie poradzę, to... Nie. To jest takie pojebane, no jak mnie szczur może zabijać? Ze szczurami sobie nie możemy poradzić. Pierdolone gówno. Skalowanie potworów. Kto to kurwa wymyślił za debil? Wszystko w porządku? Mam pokosane stopy i łydki. Już? Musisz oczyścić te rany, inaczej da się zakażenie. Później, Geralt. Najpierw znajdźmy wyjście do portu. No, dlatego mówiłem, że jednak tutaj raczej nie mamy raszować tego, tylko faktycznie trzeba pokonać te szczury. Niesamowite, ty. Naprawdę, ale najcięższym przeciwnikiem w tej gierce do tego momentu okazały się szczury, nie?
Szczury, kurwa, przy wyjściu w Nowigradzie. Niesamowite. Najcięższy boss w gierce to są szczury, nie? To jest pojebane. Pojebane. Czy z jednym szczurem ja sobie nie mogłem poradzić, bo chłop mnie zagryzał, nie? Bo one się skalują i są na 16 poziomie, to jest pojebane. Jakie mocne szczury są na 16 poziomie. No kurczę, niezbalansowana jest ta gierka, jak gramy ze skalowaniem poziomu. Niestety. A tam coś się dzieje, bym się tam udał. Ale niestety nie mogę. No ale przez to będzie w miarę trudna, a ja kurczę lubię wyzwania. Po to się gra, bo to jest jakieś wyzwanie też. O kurwa. A dobra, dobra. Ja tak. Bagienniki? S. Bagienniki? Kurwa. I uśmiechnięty jeszcze jestem, jak widzę bagienniaka. Jak widzę szczury, to jestem przerażony, nie? Normalnie jak ci ludzie, co się boją szczurów. Bez kitu. Będę miał traumę po gierce, nie? Teraz będę widział szczura, chłopie, i ewakuację. Ja mówię, proszę, żeby to był potwór, nie? proszę, dajcie mi biesa. Tylko nie szczury, kurwa. Ale tu zajebistości są. Jo, cię kręca, no jest... Ty. No jest mega dużo tutaj fajnych rzeczy. Ciało blade i wyschnięte. Jakby tego, jakby wampir. Albo co? No może tu był wampir. A może to potwory go zjadły w sumie. Ty, a tu co się dzieje? O. Rany tylko w okolicach szyi i karku. No. To wygląda na wampira, ty. Znajdź drogę przez kanały. To ja dobrze idę, źle idę? A ja dobrze idę chyba. A to ja bym chciał źle iść. Generalnie. Tak, tak, a mogę tędy sobie nas... A nie mogę. No tam było chyba jeszcze drugie wejście. I chciałbym w tą drugą odnogę pójść. Tutaj, nie? Tutaj te... A, dobra. Tutaj jest takie małe pomieszczenie, no ale udajmy się tutaj też. Bo są tu pewnie jakieś fajne przedmioty. Nie ma co pomijać takich lokalizacji. Srebro, nie no, nic ciekawego nie ma. Chyba, że tutaj gdzieś beczka. To znaczy, nic nie ma ciekawego, a ostatecznie te wszystkie przedmioty, które zbieramy, to są ciekawe, bo przełożą się na to, że będziemy mogli wykonać jakiś ekwipunek albo jakieś tam zbroje i tak dalej, nie? Więc to nie jest teraz, nic mnie nie ciekawi, bo to nie jest jakiś super giga fajny miecz. Aczkolwiek generalnie, no, turbo istotne są te przedmioty, tak? Małymi kroczkami do celu, jak to mówię. Czyli będzie jakiś bosik, tak? Byle to nie był szczur. Ślady po szpodach. Zmutowany szczur, nie. Tak, tak, wilkołak, bies, kurwa, południca, wszystko. Wszystko może być, tylko naprawdę nie szczury, nie? Naprawdę nie szczury, nie chcę szczurów, bo one mnie rozjebą. Czy nie mam tych? Nie mam petard. W sumie to mogę zmedytować i one się uzupełnią. Tak, na wszelki wypadek, jakby tutaj jednak statko się gdzieś zadomowiło. Idziemy. Ale mi ręka boli od trzymania myszki. Kurwa, dzisiaj aż 7 godzin montowałem. Od 4 dni po 10 godzin montuję, nie? Filmy. I tylko nagrywam, montuję, idę spać, wstaję, nagrywam, montuję. Latarnia cały czas. Zero czegokolwiek. Tylko kurczę, kąpiel na koniec. Trzymaj się blisko mnie. No i wstaję i robię cały czas. Ale to dobrze. Ważne jest to, żeby pracować. No i ja jednak rzadko się skupiam. Jeżeli jestem w domu, to się rzadko skupiam. Raczej jeżeli montuję, to wygląda u mnie tak, że montuję no 30 minut i 30 minut sobie coś oglądam na lewym monitorze, więc cieszę się, że teraz się skupiłem na materiale, który chciałem wykonać i wyszedł mi on zajebiście przez to, że się... O kurde! Co to jest? A wampir! A to mówiłem, że wampir! Dobra, jebać tego wampira. Pokaż jaki... O kurde, pokaż co ja mam założone na ten mieczyk. I ocie kręca, pa! Plus 50 siła przeciw wampirom, rozumiesz? 50 więcej damage im zadaje. To jest pojebane, jeszcze nakłada mi osłabienia, nakłada mi kurwa krwawienie, chłopie, jakieś zarażenie. Całe szczęście. Szczęście?
Dzięki temu mam stałe źródło utrzymania. No chodźmy. No to tak jak z lekarzami, nie? Jakby nie było chorób, to oni by nie mieli pracy, nie? Słuchajcie, dlatego się tak zacieszyłem i uśmiechłem od ucha do ucha, ponieważ możemy teraz założyć zajebistą zbroję, czyli zbroję wiedźmińskiego cechu kota. No i zamierzam to właśnie zrobić. Pach! Pach, pokaż jakie spodnie, też lepsze dużo. Jocie, spodnie też, znaczy buty, spodnie. No i rękawice i mieczyki. No mieczyki to już są giga mega konkretne, nie? Plus 24. Patrzcie, mamy calusieńki secik. No Wiedźmin teraz wygląda jak totalny szyfito, nie? Fajnie by było też na tą, na którym z broni dać to ulepszenie. 5% szans na podpalenie. No bo jest po prostu fajne. Więc nie wiem, na który teraz w sumie dać. Ale wydaje mi się, że na miecz srebrny damy. Cyk. No i tutaj też w sumie na miecz stalowy możemy coś dać. Na przykład szansa na zatrucie. Bo coś takiego. Zatrucie i tak już dajemy z olejów i naszej umiejętności, więc też będą szanse na podpalenie. To zawsze możemy sobie z tej broni ściągnąć. Wydaje mi się, że nie powinno to kosztować krocie. I założyć nowe, więc zakładamy i lepiej mieć niż nie mieć. Zawsze to więcej damage'u. Chociaż i tak no, już sobie radzimy bardzo kurwa szybko z przeciwnikami. Ten wampir to trzy ciachy i nie było. Dobra, czysto chyba, nie? No. O, jest człowiek Dijkstry. Wreszcie. Ile się można plątać po kanałach? Miałeś czas się rozejrzeć jak statek. A daj spokój. Podła kryta. Drewno zbutwiałe. Żagle drą się jak stare gacie. Do Kowiru dopłyniemy? O ile nie będzie sztormu. To dam znać reszcie, żeby przyszli. Trochę nam to zajęło tutaj przyjście. Jest ci jakoś? Mogę zagrać na skrzypce. Albo skoczyć po kwiaty. A, ty pomóc? O czym ty pieprzysz? Nie mieszaj się w nie swoje sprawy? Nie mieszaj się w nie swoje sprawy. Przykro mi. Na tym polega mój zawód. To jak? Poprosisz ją, żeby została? O. Co ci to w ogóle obchodzi? Lubię romantyczne historie, zwłaszcza te ze szczęśliwym zakończeniem. Żyli długo i... No kurde, ja jestem team Triss Merigold, nie będę ukrywał. Jebać tą Yennefer. Triss Merigold. Ze względu, tak ogólnie byłem zawsze team Yennefer, ale ze względu na to, że grałem tutaj w Wiedźmina 2, no to mam wspaniałe wspomnienia. Nią. O kurczę, oni trochę biją, ty. Oj, żeby się nie... Ty, czy to był szczur? Nie, już myślałem, że szczur. Na szczęście nie, na szczęście to tylko łowcy czarownic. Mamy szczęście. Dobra. No, Gerward. Trafiaj, ciachaj. Nie no, oni na trzy ciosy padają. Całosne. Kurde, Dijkstra, jaki ma w ogóle ten, jaki ma topór zajebisty. Dijkstra, nie wiem jak. No, co ukradłem, to moje. Właśnie na statek. Jeszcze tylko jedno pożegnanie. Tak. Dziękuję. Nie no. Nigdy nie zapomnę, co dla mnie zrobiłeś i co nas łączyło. A może... A może chcesz zostać? Zostań ze mną. Geralt, nie wracajmy do tego, a już zwłaszcza nie tu i nie teraz. Pani Merigold, musimy odbijać! O. Proszę. Mieliśmy swoją szansę, ale jej nie wykorzystaliśmy. Kocham cię. Idź, będzie mi ciebie brakować, spróbujemy jeszcze raz. Kocham cię. Ale też to dziwnie brzmi. Kocham cię. Pani Merigold, luzujemy cumy! Chyba tak. Zwiebaliśmy. Jak zwykle! Dlaczego mój wybory... Jebać! Ale kosz, jak chuj dostaliśmy, nie? Pierdole! I
Jod się dupca, nie? No naprawdę, przecież to... Mówiłem od serca. Od serca mówiłem. Dostałem kosza od czarodziejki. Opowiedzieć ci? Znaczy ogólnie to myślałem, że może spróbujmy jeszcze raz, ale... Wydawało mi się, że to co czuje Geralt, tak? Jeżeli jest taka opcja, to wydaje mi się, że ją kocha. Tak jakbym tak sobie pomyślał, to mój Geralt kocha Triss Merigold. Ale to szmata jest jebana. Dobrze, że posła. Jedna tylko Team Yennefer. Opowiedz, czemu nie? Opowiedz, co mi szkodzi. Jak wiesz, spaliłem kiedyś cholewki do Filipy Eilhart. Jak jeszcze oboje służyliśmy Redanii. Wyperfumowałem się jak kurwa na upał, założyłem dublet w pionowe pasy, bo wiesz, wyszczoplają. No i mówię jej, Filipa, tyle nas łączy, te sprawy. I wiesz co ona na to? Że pionowe pasy jednak nie dość wyszczoplają? Nie, że... Geralt, odwróć się. Nie jestem w nastroju na żarty. Nie, poważnie, odwróć się. Co? Dobra, już miałem powiedzieć, że jestem idiotą wybora. Myślałem, że... Co jest? Ja też, ale zmieniłam zdanie. Dobrze, że kobieta zmienną jest. Dobrze, że kobieta zmienną jest. Wikstra, nie obraź się, ale... Znikam, już mnie nie ma. Chodźmy stąd. Gdzieś skąd będzie widać statki. Prowadź. O kurde, pierwszy dobry podjęty wybór przez nas widzowie, to znaczy przeze mnie głównie, no. Pewnie widz jakby wybierał, to by dobrze wybierał. Kurde, aż mi będzie brakować, jak skończę grać Wiedźmina, to się popłacę, bo mi będzie przykro, kurde. Już mi jest przykro, że Dijkstra ten naprawdę nie istnieje, tylko to gra komputerowa. Co dobry jest ta gra, co dobry jest ten Wiedźmin, kurwa za dobry jest. 5 razy grasz i zawsze i tak mówisz, co? Nie, możesz przestać się przejmować, naprawdę. Masz rację. Po prostu trudno mi uwierzyć, że już po wszystkim. Marzyłam o tej chwili od miesięcy. A gdzie ona teraz będzie mieszkać? Możesz mi obiecać, że przestaniesz teraz nadstawiać karku za inny? Chodź ze mną do Weli. Nie. Nie? Triss, w Nowigradzie nie ma już ani jednego czarodzieja. Ale jesteś ty. Ja się potrafię obronić. Przed Kikimorą, Gryfem, Bruksą. Ale nie przed Gonem. Ty i Ciri będziecie potrzebowali mojej pomocy. I będę przy was. No taki słodziak, pultaś. Tyliśmy Eligold. Tak to sobie wyobrażałaś? Nie. Wyobrażałam sobie, że będę na statku razem z resztą. A ty co najwyżej machasz mi z brzegu chusteczką. Mam nadzieję, że nie żałujesz, że sprawy potoczyły się inaczej. Cóż, Kovir jest ponoć piękny o tej porze roku. Ale jednak wolę ciebie. O. Nie dziwne, też jestem piękny o tej porze roku. Dobra. Bardzo. Może jeszcze kiedyś tam popłyniemy, jak już będzie po wszystkim. Mam nadzieję, że Wiedźminie 4. Czemu nie możemy Wiedźmina 4 nie może być z Geraltem, bo to by było przepiękne, bym chciał zobaczyć kontynuację Gerwarda, no a nie jakiś kurwa nowa saga. Nie no, musi być Gerwart w Wiedźminie 4, bo nie wytrzymy. Bo ja wiem, Kovir to koniec świata? Kovir, że nadal mógłbym być Wiedźminem? To by oznaczało bale, bankiety, biesiady i inne nudne rzeczy na B. Ale też baldachimy, balsamy, bajaderki. Odkułbyś sobie lata z panią pokrzywą. Ani jednego słowa nie znam. Co powiedziała, nie wiem o co chodzi. Nie kurząco, ale nie musiałbym rezygnować z wiedźmistwa. Nie, brałbyś może czasem zlecenia na jakieś potwory, żeby nie wyjść z formy. Tylko niezbyt groźne, żebym się nie musiała za bardzo martwić. A ja czekałabym na ciebie. Niech zgadnę, z kolacją przy świece? Przy świecach? Ale w łóżku. Chociaż tak naprawdę możemy się obejść bez świec i bez łóżka. Thank you.
Patrz, wysyłają nam coś. Jakiś sygnał. No ja się... H L A K B R Chl Bez sensu. A ty chyba nigdy nie widziała tej sceny. Czego się spodziewałeś? Ale sięgał, że nigdy nie widziałem tej sceny, bo chyba nigdy nie, nie tych tego czarownika nie od jakby odblokowałem. No nic. Fajnie. Miło na pewno. Przyjemnie. Słodko. Romantycznie. Spoko. Dziękuję, Geralt, za to i za to, co mi powiedziałeś w porcie. Powinienem był ci to powiedzieć już dawno temu. To co teraz? Bo boję się, że na żyli długo i szczęśliwie jest jeszcze za wcześnie. Ja nic nie jest, oddawaj mnie kamerę. Przyjdzie na to czas. Na długo i szczęśliwie przyjdzie jeszcze czas. Tak. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami. Żyjemy w okrutnym świecie, Geralt. Trudno w nim robić plany. Jeszcze trudniej w nie wierzyć, nawet jeśli się bardzo chce. Przed chwilą byłaś w zupełnie innym nastroju. No, samice. Stryk. Iskierka zgasła. Nie przejmuj się mną, Geralt. I błagam, uważaj na siebie. Dlatego trzeba nie być dobrym. Trzeba tak na pół działać, że cały czas była iskierka. Nie wiem, co to za beznadziejna rada. Tak trzeba. Jestem już blisko. Tak lub się wdowie, tak. Albo kogoś, kto wie, co się z nią stało. Zawsze na pół. Gdzie się spotkamy? Przychodzi mi do głowy tylko jedno miejsce, gdzie wiedźmini i czarodziejki są mile widziani. Kermoren. Dawno mnie tam nie było. Zatem do zobaczenia. Będę tęsknić. Bardzo. Do zobaczenia, widzowie. Ja. Bo to oznacza, że dzisiejszy odcinek dobiega końca. Podzieliłem wam go na dwa odcinki zapewne, no bo godzina i 40 minut byłaby przesada na jeden odcinek, a tyle dla mnie trwa ten odcinek, ta sesja. Ta sesja. Pot i końska maść na ból stawów. Dijkstra. Ach, te wiedźmińskie zmysły. Nic się przed wami nie ukryje. Przed tobą też, jak widzę. Odczepisz się kiedyś ode mnie? Kiedy? Jak już nie będziesz mi potrzebny. Spoczeniec. Kakt, kakt. 100%. Podgląda. Jak wieźmin alfa. Alfa Sadzior. Co mi radzi z samicą? Co znowu knujesz? To nie jest najlepszy moment. Ach, Dijkstra. Co ty znowu knujesz? Jak myślisz? Ilu razem uratowaliśmy czarodziejów? Nie wiem, nie liczyłem. Może ze 30. A ilu ich zostało na całej północy? Ilu zostało alchemików, zielarzy, guślarzy? A to zielarze, guślarze, alchemików też są wyrżnąć. Robisz spis powszechny? Nie, martwię się. W Nowigradzie byliśmy my. Ale kto uratuje czarodziejów z Rinde? Banard, Artkarej, Gulety? Wiesz przecież, że Radowid nie spocznie, póki ich wszystkich nie pozabija. Wszystkich. Łącznie z Yennefer i Triss. Wzruszająca mowa. A teraz do rzeczy. Po co mi to opowiadasz? Bo chcę, żebyś mi pomógł zabić Radowida. Mógł uwierzyć, że aż tak przejąłeś się losem czarodziejów? Pomocny Dijkstra. Przejąłem się, ale nie dlatego, że mam wrażliwe serce. To prawda. Dla mnie te prześladowania to przede wszystkim symptom poważniejszego problemu. Redanią rządzi szaleniec. Służyłem ojcu Radowida, Wizimirowi, 20 lat z okładem. Razem zamieniliśmy Redanię w najpotężniejsze Królestwo Północy. A wiesz, co decydowało o jego sile? Wojsko, jak mniemam. No i właśnie głupio mniemasz. Zwołać pospolite ruszenie, podburzyć chłopów, by postawili swoje kosy na sztorc. Co to za sztuka? Ciężej zbudować silne państwo ze zdrową gospodarką. Manufakturami,
potężnymi sojuszami, prężną nauką, z niezależnymi sądami wydającymi sprawiedliwe wyroki. Wizimirowi i mnie się to udało, po latach kurewsko ciężkiej pracy. Nie mam zamiaru patrzeć z założonymi rękoma, jak ten gnojek to zaprzepaszcza. Radowicz srogi, bezmyślny raczej. Pomożesz mi, Geralt? Po pierwsze, lubimy Dijkstra, ale po drugie jego teoria mi się wydaje o tym, że rządzi szalenie z Redanią i o tym, że on będzie zabijać wszystkich czarodziejów, wydaje mi się nieprawdziwa, ponieważ on chce zabić czarodziejów z tego względu, że w Nowigradzie, z tego względu, że łatwiej mu będzie przyjąć miasto, co się dowiedzieliśmy z książki, z różnych rozmów i z opisów. Wydaje mi się, że inne miasta może zostawi, tak mi się wydaje, w sensie, że czarodzieje też mu będą pomagać. Pewnie czarodzieje to całkiem potężny sojusznik. Bez niego może być mogłoby być ciężko wygrać wojnę. I wydaje mi się, że w dzisiejszym odcinku jestem delikatnie za głośny. Jeżeli tak, to przepraszam was. Nie zabijam królów? No to nie mamy innej opcji. Nie zabijam królów. Wbrew temu, co głoszą plotki. Wiem. Proszę tylko o pomoc w zorganizowaniu zamachu. Cios zada kto inny. Tylko nie mów mi, że Leto. Dijkstra, nie wiem, może nikt ci jeszcze nie powiedział, ale Wiedźmini są neutralni, więc... Główna prawda. To wygodna wymówka, za którą się chowacie, kiedy robi się gorąco. A teraz zrobiło się bardzo, bardzo gorąco. Stosy płoną dosłownie w każdym mieście. Dla czarodziejów, w tym także dla twoich przyjaciółek. Dla wszystkich nieludzi. Pewnie wkrótce też dla Wiedźminów. Jesteś pewien, że chcesz takiej północy? Nic nie mówisz. Rozumiem. Zabić króla to w końcu nie kontrakt na Nekera. Przemyśl dobrze, co powiedziałem. A jeśli uznasz, że zamiast płynąć jak gówno z nurtem historii, jednak chcesz zmienić jej bieg, to przyjdź do Pasiflory na poddasze. Będę tam czekał razem z kompanią. Zastanowię się. Bywaj, Geralt. Była to, kurczę, dość mocna przemowa. Nie wiem, mi się mega podoba to. Nie pamiętam tego, żeby taka misja była i że taka misja się odbywała i że to Striss też się odbywało, że ona tam się pojawiała nagle. Zupełnie tego nie pamiętam, chociaż pamiętam ostatecznie, że była opcja tego, że ona zostanie i pamiętam też tego, że Dijkstra proponował nam, żebyśmy zabili króla, to ostatecznie nie pamiętam, jak do tego wszystkiego dochodziło. Więc cieszę się, że mamy taką opcję. Możemy wykonać zamach na króla Radowida. Miałem jakąś taką mądrą myśl w głowie, a to jest kurwa nieczęste u mnie. Natomiast zgubiłem ją gdzieś po drodze. Więc niestety mi przykro, ale jej nie wygłoszę. Coś miałem powiedzieć, było takie mądre, takie fajne to było. Ale kurczę, słuchałem Dijkstry, który mówi. No i nie chciałem się wtrącać, bo chyba dziś w dzisiejszym odcinku byłem delikatnie za głośno, mam takie wrażenie. I nie chciałem wam tego klimatu zakłócić. No nic, nie przypomnę sobie teraz. W każdym razie dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Możecie zostawić like, komentarz, suba, wpaść też na inne serie, na przykład z Minecrafta, czy mój drugi kanał vlogowy. Tam różne naprawdę fajne materiały. No ostatnio poświęciłem około 50 godzin montowania i pisania scenariusza, także dużo i myślę, że wam się spodoba. Tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. Widzimy się jutro. Jak zresztą codziennie. Od sporej ilości czasu w sumie codziennie. Ze 2 lata codziennie przed sam odcinki, nie licząc tam 3-miesięcznej przerwy. Więc trochę już w sumie jest. No to co? Do jutra. Do zapewne godziny 16. Siumalu.